Dzień dobry, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Natalia Kuźnik. Słuchacie mojego podcastu Pierwsza Randka, w którym rozmawiam z chłopakami o związkach i relacjach na każdym etapie. Od pierwszej randki do rozstania. Chcę z pomocą moich gości pokazać męską perspektywę na ten temat i skonfrontować nasze, kobiece wyobrażenia i domysły z prawdą po tej drugiej stronie. Mam nadzieję, że razem uda nam się zainspirować Was i nas do podjęcia kolejnej próby. Dzień dobry. Dzisiaj nie przygotowałam żadnego ładnego wstępu, yy, ale i tak będzie na pewno ładnie. Yy, będzie, yy. będzie. O, właśnie, tu już mój gość się odzywa, więc dziś na pierwszą randkę przyszedł Mateo Brunetti. Witam, buongiorno. Y, którego możecie kojarzyć i z Instagrama, i z Masterchefa, i teraz z jego podcastu. Z TikToka, podcastu. Z, TikToka. Z, z podcastów, tak, z kanałów. No Tak. Wszędzie trzeba być w tych czasach obecnych. Mateusz Mateo jest go. Włochem, więc dlatego też um, zabiegałam o tę wizytę bardzo długo, bo chyba od grudnia i w końcu dał się namówić. Je jeszcze prosiłaś e, Dawida, Francuza. E, żeby... Już, tak, żeby się wstawił za mną, używałam wszystkich wpływów. Zgadza się. Um, bo tak jak też przy właśnie odcinku z Dawidem, który publikowałam jakiś czas temu. Wymyśliłam sobie, że jedną z takich fajnych dróg przy, przy tym podcaście może być trochę rozmawianie z chłopakami, którzy mają inny kontekst kulturowy, pochodzą może z innych krajów. Mhm. Um, I może nam to trochę rzucić inne światło na to, jak to wygląda w, w innych kulturach, ale też, że to są chłopcy, którzy mieszkają w Polsce, to trochę też będą mogli nam porównać. Jedno z drugim. Ale zacznijmy od początku. Skąd się tu wziąłeś w ogóle? Jaka jest twoja historia? Tutaj w studiu, bo mnie zaprosiłaś. <laughs> w, Polsce, w Polsce. W Polsce tak naprawdę mam trochę korzeni polskich. Mój tata jest Włochem, moja mama jest Polką, stąd znam język. No, mhm. Przez te ostatnie cztery lata, jakie jestem tu w Polsce, no to poprawiłem dużo mój polski. No ale szewżałem z tego, że wrzem udział w Masterchefie. Ja tak naprawdę nie chciałem brać udziału w MasterChefie. Chciałem, żeby moja mama brała udział w MasterChefie, ponieważ ona świetnie gotuje. Mhm. I końcowo ona nie chciała. Mam też brata. Chciałem, żeby, żeby on poszedł. Czyli i... każdego próbowałeś wypchnąć, tylko nie siebie? Każdego, tylko nie, nie siebie, dokładnie. I końcowo zdecydowałem, dobra, bo uwielbiałem program. Dobra, ja spróbuję tam, wypełnię tą ankietę, sprawdzę na MasterChef Włochy. I castingi były już zamknięte. Mhm. Ja tak, kurczę, no widzisz, za późno. I tak dla kompletnej beki. Yy, wygooglowałem Masterchef Polska. Mhm. Ja tam patrzę, piąty sezon i tak w głowie, kurczę, w Polsce gotują. <laughs> gotują coś. Jest program kulinarny w Polsce, bo, bo kompletnie nie, nie znałem rynek polski. Mhm. Yy, bo mieszkałeś we Włoszech po prostu. Tak, tak, 27 lat. Yy, we Włoszech mieszkałem i wysłałem ankietę, zadzwonili i odtąd się zaczęła ta podróż w, w kulturze włoskiej w Polsce. Czyli trochę program cię przeprowadził do Polski w zasadzie. Tak, tak, tak. Program mnie przepro przeprowadził, tak? Przeprowadził mm, do, tak do, do, do Polski i sobie dałem na początku takie 6 miesięcy czasu, żeby zobaczyć, jak, czy to pyknie, czy nie. Mm -hmm. I po tych sześciu miesiącach kolejne 6 miesięcy. I tak zostałem do końca, już 4,5 lata jestem tutaj i działam na wszelkich social mediów i media tradycyjne, czyli telewizja, gazety, Felietony piszę do, do polskich gazet, tu czasami przepisy, tu czasami lifestyle, to różnie bywa, ale zawsze ta włoskość z rzemi włoskie do polskiej. Tak, no radzisz sobie wspaniale, bo to nie tylko kuchnia też, i nie tylko gotowanie, chociaż to jest chyba taki core... Twojej działalności, mhm. ale też cała włoska kultura. Oj tak, ja mówię, że jestem um, obrońcą włoskiej kultury i kiedyś poznałem też um, ambasadora włoskiego w Polsce. Mhm. E, I piękne słowa powiedział, ponieważ on robiąc research na mój temat, nie wiem czy on osobiście co zrobił, czy ktoś mhm. mu pomożył, po pomógł, ale powiedział mi, że ja jestem prawdziwym ambasadorem Włoch w Polsce. I to słowa ambasadora po, e, Włocha w Polsce. To było Spaniale. bardzo fajne. Ja ostatnio spędziłam miesiąc na Sycylii. E, poznałam tam trochę ludzi, więc mam pewne odniesienia i pewne takie wyrobiłam sobie opinie na temat Włochów, <grym> zwłaszcza facetów, więc chciałabym je trochę z tobą skonfrontować, żebyś okay. mi powiedział, czy to jest prawda, czy nie. E, tak na wstępnie to y powiem, że no... Włochy tak się dzielą na trzy wielkie części, czyli północ, środek i południe. I ludzie się bardzo różnią między tymi trzema częściami, a jeszcze bardziej, jeżeli się patrzy na, na każdy region we Włoszech. Mamy ich 20. No tak, bardzo, bardzo młody kraj w zasadzie dopiero, więc yy, wiadomo. Niemniej jednak, jakoś musimy tutaj znaleźć. Wiesz, takie y, pole porozumienia, żeby dało się o tym trochę rozmawiać, bo ciężko przygotowywać odcinek w każdym regionie jednak. znaczy, słuchaj, no chociaż tak. Może bym i chciała. No ale Sycylia jest olbrzymią wyspą, to możemy zobaczyć, co tam. Jakie tam miaż doświadczenia, <noise> o których chciałabyś porozmawiać. Moje pierwsze doświadczenie jest takie, ym, że wszyscy włosi potrafią gotować. To jest. Fałszywy mit. Słuchaj, byłam na takiej imprezie, w sensie imprezie, takim wydarzeniu. Spędzałam tam Wielkanoc mhm. i wy we Włoszech macie ten dzień taki, chyba to jest poniedziałek wielkanocny u nas, który jest zazwyczaj taki dosyć rodzinny. Tam się, mhm. się je, obiad, coś tam, coś tam. A we Włoszech to jest raczej takie wydarzenie bardziej, że się zaprasza znajomych, tak. jakieś duże grille. Przy... Dokładnie, tak. tak. tak, tak I tak. Ka Co każdy rok zawsze pada zazwyczaj. Takie taki mamy pecha. I tam było, nie wiem, no, z 30 osób, mhm. jakby taki duży krąg znajomych z Pięknie. Palermo i każdy przygotowywał coś do jedzenia. Tam były, wiesz, po prostu robione fokacie, normalnie jakby od, mhm. od, od zera, grillowane karczochy, ka jakieś sałatki, jakieś inne rzeczy. Jakby każdy zrobił coś. Jak patrzyłam na tych ludzi, to naprawdę jakby pomyślałam sobie, że kurde, że to jest jakiś obowiązkowy element dorastania we Włoszech. Powiem tak, nie każdy Włoch potrafi gotować... Ale wszyscy Włosi kochają dobre jedzenie, bo tym się wychowujemy. Ale tak e, słuchając to, co mówisz, to przyszło mi do głowy, że możliwe, że tak powiedzmy, przeciętny Włoch mm, bez obrazy dla Polaków, ale gotuje lepiej <grych> niż. niż Przeczętny Polak. E, Polak, bo po prostu ma większą dostępność do tej kultury jedzenia. I potem tym szedzeli na takie eventy, na takie święta z kolegami, z przyjacielami i, i myślę, że stąd to wynika. Właśnie bycze bardziej w kontakcie z tą kulturą jedzenia, z tymi dobrymi składnikami powoduje, że automatycznie wchłaniamy my Włosi to i, i nawet jeżeli mówimy, że nie potrafimy, no to troszeczkę bardziej niż, nie wiem, Niemiec. A czy to może mieć też związek z takimi mocnymi Wień... Wień... Poczeka, widzisz ja jestem z Polski i też nie umiem odmieniać więziami rodzinnymi, które macie w swoich rodzinach, czyli, że jednak te często jakby spędzacie więcej czasu z jakby wielopokoleniowo, czyli, że są babcie, mhm. mamy, które przekazują te swoje sposoby, przepisy i tak dalej, i tak dalej. Czy to może mieć jakiś wpływ na to? Na pewno to ma jakiś wpływ, ponieważ mniej więcej w każdą rodzinę to właśnie są te spotkania wielopokoleniowe, że w niedzielę że spotykamy wszyscy przy jednym stole, nonna, czyli włoska babcia, gotuje czasami też, nie wiem, czotki, matki pomagają w tym wszystkim. I, i to jest taki moment, że jedzenie łączy ludzi i jednocześnie jedzenie łączy pokolenia. I jest takie przejście tych, tych w sumie tych tradycji od starszych do nowych, tych przepisów, nawet jeżeli się jest małem, to to się końcowo pamięta, a te nie wiem. Rzemniaczki, nony, która robiła w piekarniku gazowym, który miał miem 30 lat. I to są takie smaki, które um, tworzą dzieciństwo, tworzą nasze kubki smakowe i potem możemy się tym dzielić. Ja, ja na przykład kiedy to było parę lat temu, to właśnie dążyłem do tego, żeby zrobić, żeby upiec takie żemniaki jak moja nonna. Niemożliwe to jest, bo ona miała właśnie akurat taki stary. Piekarnie, które spalał z jednej strony, a, a piek z drugiej, czyli wychodziły tak chrupkie, miękkie, nie wiadomo do końca. No ale coś tam, coś tam sobie pokombinowałem. To jest ten komfort food, to wracanie do tego do tych fajnych, słodkich momentów naszego dzieciństwa. Jak jesteśmy już przy rodzinach i włoskich i dorastaniu trochę, to statystyki mówią, że włosi są takim narodem, który najpóźniej wyprowadza się z domów rodzinnych. Zgadza się. <laughs> Mam wiele takich przykładów wśród znajomych. E, nie wiem, przecież wyprowadził nie wiem tak z dwa lata temu, czyli 37 7 lat. E, ale to nie wynika za bardzo z, z potrzeby Włocha, bycia w rodzinie z mamą, z tatą. To po prostu takie przywiązanie, tylko po prostu ze względów mm, ekonomicznych bardziej. Bo we Włoszech e, Troszeczkę trudniej jest zrobić karierę na takich poziomach, gdzie już może sobie mm, sam zabezpieczyć e, nie, mieszkanie dom, mm -hmm. życie i tak dalej. I dlatego rodzice, powiedzmy, są zmuszeni do pomagania e, własnemu synu, córkowi czy wiele, wiele, wiele. Czyli bardziej z tego wynika. E, zawsze jest tak, że żeby. E, jak to powiedzieć? Mm. Żeby zrobić karierę we Włoszech, to o ile to może dziwnie brzmieć, no to jednak mieć te znajomości bardzo pomaga. I o ile e, niektórzy mówią, nie, nie, tak, tak nie zdobyłem pracy, ale jeżeli, nie wiem, ojciec zna znajomego, że, tu, że to robi, no to jakoś go próbuję promować mhm. w tym kierunku. Tak jak każdy rodzic, rodzic po prostu chce dobrze dla, dla syna I, i to powoduje, że, że jeżeli właśnie, nie wiem, nie ma tych znajomości, no to jest trudniej potem dla syna czy córki się wybić w tym rynku pracy i potem to powoduje, że on zostaje dłużej w domu. Dlatego też w Włoszech dużo się mówi o tych uczekaniu mózgów z, z Włoch. Mhm. Nie wiem, czy tu też w Polsce tak jest, ale we Włoszech no naprawdę większość studentów studuje są naprawdę zajebistymi, 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 to, to słowo, <grym> e, uczniami, pracownikami dostają marne pieniądze we Włoszech, wyjeżdżają i mają trzy, krotnie e, pensje, co by dostali we, we Włoszech. Włoszech na super stanowiskach, bo ich doświadczenie, i wiedza, nie jest doceniona we własnym kraju, ale grze się indziej. A czy jest tak, że jeżeli, trochę już pójdę w tym kierunku yy, głównego tematu podcastu, <laughs> że jeżeli na przykład spotykamy się z Włochem, to w związku z całą tą historią rodzinną, która tutaj była yy, omówiona, to czy jest tak, że trochę się też spotykamy z jego rodziną, że tak bardzo jest, jest to połączone, że szybko jest przedstawiacie, swoje dziewczyny rodzicom na przykład? Ja osobiście nie przedstawiam za szybko moim rodzicom, ale, ale, ale jest to ważny, jest to ważny etap właśnie przedstawiania partnera do rodzica i jeszcze bardziej wrażliwy moment jest, gdy rodzice jednej osoby, poznają drugich. I Aha. to jest najbardziej delikatne. To jest naprawdę... Wtedy mo mogą się stworzyć najfajniejsze e, przyjacielskie połączenia ever, albo takie wojny, że jeden nienawidzi drugiego i... Czyli rozumiem, że jeżeli rodzice na przykład teoretycznie moi na przykład, nie hmm. mówią po włosku i spotykają drugą rodzinę, która to, to już jest trochę skreślone na wstępie? Nie, nie, nie. Włosi, włoskie rodziny i Włosi są bardzo otwarci do nowych znajomości, do dogadywania się bez znania języka, czyli po prostu słynnej włoskiej gestykulacji. Tutaj dla tych, którzy nie mogą widzieć, to gestykulujemy sobie po włosku i czyli... Na wstępie jesteśmy bardzo otwarci, ale i jednak te relacje międzyludzkie nie zawsze są takie łatwe, jak się wydaje, nawet dla włoskich rodzin. I... Czyli tak, no, to przedstawianie to jest ważnym etapem, ale. Często najwrażliwszym jest połączenie do rodziców, rodziców do, do rodziców, rodziców, bo potem, jeżeli tam są jakieś skrzypce, nie grają, mm. no to to się wylewa na, na parę, nie? bo dla każdego Włocha czy Włoszkę to, to jednak rodzice są bardzo, bardzo ważnymi elementami życia. Jesteś już trochę w Polsce, więc też poznałeś trochę ludzi, rozumiem trochę tak się aktywnie lub biernie poprzyglądałeś, jak to wygląda. Czy we Włoszech randkuje się inaczej niż w Polsce? Zdecydowanie tak. O, <laughs> słucham. Um, takie szybkie porównanie. W Polsce e, ludzie są zimniejsi, mm -hmm. bardziej zdysta zdystansowani i, i powiedzmy ten luz bardziej e, przetworzy po... Po jakimś alkoholu? Tak, bo to bo tak jest, bo tak jest, tak bo jest. Polska jest to zimny kraj, mhm. to skąd się, się to weźmie? Trzeba się jakoś oczeplić od środka. I, y, y, natomiast we Włoszech, y, tak zawsze od razu to ludzie są bardziej otwarci. Y, od razu rozmawiają otwarcie o wszystkim. Te wyjścia są takie. Y, jakby lżejsze. Lżejsze e, tematyki są e, nieco lżejsze. E, spotykania myślę też, ja, ja czuję, jakby tutaj w Polsce były takie jakby większe oczekiwania co do spotkania. Takie oczekiwania co do przyszłości, jakby od razu? E, tak, i co do przyszłości, mm -hmm. i, i co do samego Spotkanie, spotkania, okay. że musi być jakoś specjalnie wyjątkowy. Mm -hmm. Natomiast we Włoszech to weźmie sobie, nie wiem, dwa pi piwka na schodkach i, i, i będzie super. E, nie wiem, w centrum Rzymu przy Trastevere czy jakaś tam inna młodzieżowa dzielnica i, i, i będzie super. Wiadomo, można też e, zrobić taką on randkę w jakąś restaurację albo zjesz nadal dobrze, ale w takiej knajpie, że dają takie trattoria, czyli mm -hmm. takie knajpy, że mają swojskie włoskie jedzenie i, i tyle wystarczy. I potem rozmowy są o jedzeniu, o siebie, najczęściej też o jedzeniu, bo Włosi dużo rozmawiają o tym jedzeniu, to nie da się to ukryć. I czy to mężczyźni, czy to kobiety, jest wszystko objęte taką aurą lekkości. A tu w Polsce jest tak ciężko jest. Widzę w ludziach ten ciężar jakby społeczeństwa, ten ciężar e, obowiązków, ten ciężar e, nie wiem, też polityki, te, mhm. tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce i co jest zawsze i naprawdę zawsze źle odebrane. Jak coś dobrze się dzieje, to jest i tak narzekanie. Wiem, że Polacy narzekają na to, że Polacy narzekają, tak, bo tak prawda? jest, ale rzeczywiście tak macie. To prawda, zdecydowanie, i wydaje mi się, że nawet zdarza się tak, że potrafią narzekać, kiedy jest za łatwo w życiu. Dokładnie, dlaczego jest tak za łatwo? A we Włoszech Włosi też narzekają sporo. Nie wiecz o tym, ale narzekają sporo, ale nie aż tyle. Jak jest coś dobrego, to potrafią się mocno z tego cieszyć, potrafią. Z, z każdego małego gestu, momentu, yy, szeczeszyć i czerpić z tego radość, i tak samo wrantkowają. Spotykasz się, jak mówiłem, dwa piwka na schodkach, i, i możesz mieć najfajniejszą wrażykę Twojego życia. Ale jest coś w tym faktycznie, że Włosi są dużo bardziej kontaktowi, chyba? Jak A, jest... ja, przepraszam, jest... no, że przerwam. Już, już takie po prostu przywitanie się. Tutaj w Polsce, wiadomo, teraz był COVID, to jest jeszcze trudniej Aha. taki mieć kontakt z, z drugą osobą, ale we Włoszech na, na wstępnie to od razu. Buzi na lewo, buzi na prawo. Nie, przepraszam. Buzi na prawo, buzi na lewo, bo ma to znaczenie. O! Bo a jaka jest różnica? Y Coś jest różnica z, z Polską. znaczeniowa jest, czy... Nie, we Włoszech zawsze tak jest. od prawej do lewej. O, zawsze tak okay. A tutaj w Polsce na przykład dajesz, się... Nie, nie zawsze się daje, ale daje... Z... czasami jeden buzi tak. na lewym policzku. Tak. No, o Jezu, jakie analizy. Świetne. <grym> no, no tak, bo potem jak wracam do, do Włoch, jestem przyzwyczajony do Polski, to jak tak. się na lewo, druga osoba też tak. to się... E... I... I, I też mężczyźni, przyjaciele, koledzy, jak się witają, to też sobie dają buzi na, na prawo, buzi na lewo I, i to nie jest żaden problem, bo po prostu lubimy ten kontakt fizyczny, ten kontakt z drugą osobą, to, to czeło, które można przekazywać od razu na wstępnie. Na wstępnie. Zaczęłam, jakby sięgałam do swojej anegdotki, takiej właśnie z Sycylii z kol znowu, że tam kilka Dni spędziłam w Palermo i z taką większą grupą znajomych stamtąd. I była część osób, która nawet nie mówiła po angielsku. Ja nie mówię po włosku, ale mimo wszystko spędzaliśmy ze sobą wszyscy w grupie kilka z wieczorów z rzędu i było świetnie. Każdy się jakoś dogadywał, wiesz, gestami, trochę tam żartem, trochę gdzieś łamanym angielskim, mhm. trochę jakimiś dwoma słowami po włosku. I wydaje mi się, że to faktycznie jest możliwe we Włoszech, że w w Polsce to by raczej nie przeszło. Raczej nie, raczej by się osoby tak odizolowały trochę, by stworzyć takie grupki swoje. Tak. I, a we Włoszech to, to dla nas to jest wielka przyjemność próbować i dogadać się z kimś. Bo we Włoszech nie znam angielskiego, taka podstawa po prostu. Włosi nie nie uczą się za bardzo angielskiego, bo i tak się dogadowują tymi gestami. I ostatnio, i ostatnio ojej, już. Parę lat temu trochę rozmawiałem z. Nie pamiętam, jak ma na imię. Dobra, nieważne, ale um, osoba, która uczyła się polonistykę mm -hmm. i uczyła się ten język migowy. Mm -hmm. I rozmawiając z tą osobą wyszło, że bardzo dużo gestów włoskich to są te same, co się używają w języku migowym. I... Niesamowicie ciekawa. I myślę, że to i, i z tego względu no to myślę, że to są logiczne e, gesty, które oko drugiej osoby może jakoś analizować i zrozumieć. Czyli coś, coś w tym jest głębsze, głębszego niż mm -hmm. same, same takie. Tak, <laughs> wahanie tak, 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 tak. rączką e, włoską. A spędzacie zasztą, tak mi się wydaje. Czas wieczory, zwłaszcza takie weekendy, trochę inaczej. Czyli tak mi się wydaje. W Polsce albo po prostu w Europie często to są puby, restauracje, bary, kluby. A to, co ja obserwowałam we Włoszech, to było to, że grono młodych ludzi po prostu spędzało czas na ulicy. Tak. I tu sobie wypiją piwko, tam sobie pochodzą, sobie pospacerują, sobie pogadają i jakby tak wszyscy są razem, jakby te więzi społeczne wydają się takie zupełnie innej jakości. E, tak. E, uwielbiamy spędzać czas wieczorem, ponieważ mamy gorące wieczory, e, czyli można się czuć tak, jakby był polskie ciepły południe, ale wieczorem. <grywia> I, I ci że to tak, uwielbiamy spędzać czas po prostu tak na ulicy. E, I to jest też kulturowo z tego względu, że łącząc się do jedzenia, to Włochy to jest, myślę, niebo street foodu. Po prostu jedzenie na ulicy, picie na ulicy, wino, piwo, drinki, jedzenie, pizza, słodycze, bo Włosi uwielbiają jeść słodycze wieczorem. Lepiej, żeby ża żaden dietetyk czy dietetyczka nie słuchała tego, Mm, bo tak jak tu w Polsce na przykład w nocy wychodzisz z klubu, idziesz na zapiekankę, mm -hmm. to we Włoszech e, są takie, że nazywają cornetto ventiquattro, czyli takie miejsca, które sprzedają zazwyczaj rogaliki włoskie i wiele innych słodyczy włoskich, 24 na, na 24 w nocy, zwłaszcza w nocy. O. że wszyscy się tam zbierają po, po tym klubowaniu czy imprezowaniu i idą na słodycze. Ale wracając do, do tej młodzieży na, na ulicy, to jest właśnie takie rzeki młodzieży i spotykania się nocami, bo jest tak przyjemnie, przytulnie, jest miło. Czekaj, jakie było pytanie? W zasadzie nie było A, pytania. Okej. Okay. <laughs> Jeżeli mam jeszcze raz, to nie było pytania. A ostatnio byłem, byłem we Włoszech z dziewczyną, z moją dziewczyną i, i byliśmy w Sardynii i wyszli Wylądowaliśmy jakoś późno, 21:00 mniej więcej. I, I dlaczego ludzie się spotykają wieczorem? Ponieważ jest wszystko otwarte wieczorem. Tu w Polsce wszystko zamyka. Od razu to prawda. wchodzisz do restauracji o 21:00 i już tak, tak wiesz. Ostatnie tak. zamówienie. Ostatnie zamówienie: tak. zegarek na. pokazują ci, że kuchnia zaraz zamyka, wyczyszczają i, i tam sam zostaniesz. Natomiast we Włoszech do 21 Trzeciej nadal możesz zamówić jedzenie w restauracji, normalnie w restauracji. Najwyżej ci powiedzą, a możemy jakiś exception zrobić dla ciebie, nawet jak chcesz coś dalej, to ktoś tam zostanie na kuchni i ci to zrobi. Czyli to, to życze wieczorne, nocne jest mocne, bo też e, ludzie pozwalają na to, knajpy pozwalają na to. Czyli randkowanie z Włochem to nie dla tych dziewczyn, co lubią rano wstawać generalnie. Ale mam inną kontrowersyjną tezę, którą, no słucham, masz... tak, tak, no, tak, nie tak. zgadzasz się. Yy, nie do końca, bo możesz późno pójść spać, <grymka> yy, możesz rano wcześniej wstać. Drzemka? Drzemka A. popołudniowa, tak. I że yy, wy, wypoczynek się od 13 do 16. Więc no wszystko proszę, jakby, Wiedza w praktyce już teraz, jak to robić dokładnie. Ale <grym> mam kontrowersyjną tezę, która mi przyszła tam właśnie, jak obserwowałam chłopaków na Sycylii. Pewnie będziesz chciał powiedzieć, że to nieprawda, ale jednak spróbuję to przepchnąć. Zobaczymy. Włosi bardzo zwracają uwagę na wygląd kobiet. Um. I to jest bardzo dla nich istotne. Hmm. Chciałbym powiedzieć nie, mhm. no <laughs> ale właśnie. nie, Dasze. A, jednak. E, to jest prawda. To jest prawda. E, bardzo, bardzo zwracamy uwagę na wygląd, na detale też. Bo tak samo jak... Średni Włoch w sumie dba wiele więcej o siebie niż średnia na świecie, mm -hmm. bym nawet powiedział. To tak samo kulturowo, jakby i niekoniecznie świadomo, oczekuje to od kobiety. Od, od kobiety. I, I dlatego też kobiety dbają bardziej o siebie. We Włoszech, niż tak ogólnie na świecie. Z tego, co ja widziałem, nie tylko będąc w Polsce, ale też zwiedzając świat, też wszyscy lepiej ubierają. I... Ale we Włoszech jest mniej pięknych kobiet niż na przykład w Polsce. To jest taką prawdą ogólną i rzeczywistą. Nie, nie dyskutujemy z tym, rozumiem. Nie dyskutujemy. <grym> nie, 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 ma, nie ma co dyskutować. No, no więc właśnie ci wspomniani chłopcy z Włoch yy, mówili mi kilkukrotnie, że oni muszą przyjechać na jakiś weekend do Warszawy w końcu. I czy ja mam jakieś koleżanki, ale taka osoba postronna trochę z boku, mówi, ale wiesz, bo oni mają trochę takie inne standardy. Ja nie, jakby ja nie wiem, jak wyglądają Twoje koleżanki, ale oni to oczekują. Tego, 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 tego i tego. Więc mnie tak trochę. <grym> Wiesz, no zdziwiło. Czyli jaka powinna być, myślisz, ogólnie kobieta dla Włocha? Żeby on był zachwycony. Mm, żeby Włoch był zachwycony. Mm. Blondynka? Niekoniecznie, mm -hmm. ale w większości Włochów by powiedział blondynka, bo... Bo dla różnice, Płocha... tak, bo, bo różnice. tam jest większość kobiet ma ciemne włosy. Dokładnie, czyli taka egzotyka większa. Mm. No, taki przyjemny, naturalny makijaż. We Włoszech jest wielka, wielka moda na takie bardziej, bym powiedział, prowokatywne ubra, ubrania. Takie bardziej eksponujące Eksp kobiecość tak, po prostu, tak, takie bardziej sexy. Tak i to wynika nadal z pięknej pogody, czyli Aha, piękna no tak. pogoda to nie ma co się przykrywać pod spodem, czyli jest to też o, o, oczekiwane od Włocha żeby jednak te, te ubrania były bardziej... Prowokacyjne to jest za silne słowo, ale takie... Takie sexy. Ta, se, o, sexy. Takie sexy. I... I w sumie tyle. Czyli... A, i trzeba pachnąć. O! <grym> tak? To jest zasada? <grym> to jest zasada, to jest bardzo ważne. Um, a musi umieć gotować? O, powinna. Powinna. Powinna umieć gotować. Jak... Ugotujecie coś, jak potraficie ugotować dobry makaron, czyli nie cokolwiek, ale dobry makaron dla Włocha, no to skradniecie naprawdę jego serce. I na to ta poprzeczka jest wysoko postawiona wtedy. To polecam obejrzeć moje przepisy. <grym i zroga> <grym i zroga> <grym i zroga> Świetnie. Kolejny instruktor. Jestem zachwycona. Tak. <grym i zroga> nie, nie, ale naprawdę e, nie przyszło mi to do głowy, mhm. ale to jest, e, może, bo to było dla mnie prawie oczywiste. jakby oczywiste, ale dla Włocha kobieta. Musi potrafić gotować. Musi. Nie, nie, nie to, że Włoch oczekuje, żeby ona gotowała codziennie dla niego obiad jak, jak matka, ale musi, że w razie potrzeby on wie, że ona ugotuje mu coś pysznego. Jeżeli to jest makaron, no to to jest strzał w grzeszonkę. To wtedy nawet takiego Massimo z 365 dni po będziecie podrywać. Świetne. A czy musi umówić po włosku? Mówić nie. Nie, nie. nie. Włoch bardzo e, z wielką przyjemnością nauczy włoskiego. O. Naprawdę to dla mnie, tak jak i wszystkich, wszystkich osób, które znam, e, wszystkich przyjaciół, kolegów, no to zawsze z wielką pasją i miłością próbują nauczyć włoskiego. E, Partnerką, dziewczyną, osobą, którą się spotyka, która nie zna włoskiego, albo po prostu, jak się jest z zagranicy, to nie, lubimy włoski, nie lubimy angielski z tego, co wyszło. I, <laughs> nie lubimy, nie lubicie, <laughs> I nie. dlatego staramy się nauczyć tego włoskiego. <laughs> no, no ma sens teraz, tak? To jakby wypychanie waszej kultury na świat, jakby, ale na znaczy ja się nie dziwię, no bo tak jest super. Starożytni co? Rzymianie. <laughs> Piękne porównanie. Piękne porównanie. A czy kobieta dla Włocha myślisz, musi być rodzinna? Czy to jest ważne? Jest to też ważne. I to zawsze pochodzi z naszej kultury, że jesteśmy rodzinni i, i spotkanie się z osobą, która nie dba o tą rodzinność, albo ma to po prostu gdzieś, tak mhm. czysto mówiąc. No to to jest strzał w kolana. Mhm. Czyli możesz potrafić gotować, ale nie jesteś rodzinna, no to sorry. Teraz już nie wiem, co by było ważniejsze. Czy potrafię. Myślę, że bardziej rodzinność od gotowania. Gotowania można się czy nauczyć. nauczyć. A bycie rodzinnym to jest bardziej tak e, w edukacji. E, bycie rodzinne, spędzanie ten czas, te weekendy, tą niedzielę, ten niedzielny obrad, o, obiad z rodziną, albo te święta. Niekoniecznie trzeba wierzyć w te wszystkie święta, ale spędzać ten czas z rodziną, tę celebrację po prostu. Wyobrażam sobie, ale może to nie jest prawda, że we włoskiej kulturze ten stereotyp, taki podziału na to, co męskie i kobiece, jest dość silny. I zastanawiam się, czy w związku z tym, to, żeby na przykład kobieta miała dobrą pracę i była odnosiła sukcesy zawodowe, czy to jest istotne, czy jednak wolicie, jako, wiesz, średnia narodowa, ym, te kobiety, które poświęcą się rodzinie? Myślę, że to jest bardzo różnie od osoby do osoby. Mnie, mnie na przykład imponuje to, że kobieta yy, Jakoś wybiła się w swojej pasji. Niekoniecznie wybiła, ale ma swoją pasję, dba o nią, Nie, ma swój biznes albo po prostu pracuje, szanuje pracę swoją i innych. Dla mnie to jest bardzo ważne. Jako też pracocholik, to bym chciał, żeby druga osoba też wiedziała, że. Coś z tym się wiąże, z tą, z tą pracą, i to potem powoduje, że mamy też więcej wolnego, więcej, mhm. więcej powiedzmy, pieniędzy dla, dla przyjemności. Um, czyli tutaj jest pytanie, czy rodzina, czy, czy, czy praca? praca. To jest. Jak we wszystkim jest potrzebna równowaga. Um, jeżeli spotkamy się. Z kobietą, która jest bardziej rodzinna, to nie jest to źle. Jeżeli się spotkamy z kobietą, która jest bardziej e, sfokusowana na pracę, to też nie jest źle. Ważne, że, żeby w, w ważnych momentach e, się dało priorytet jednemu albo mhm. drugiemu, mhm. bo to zależy od momentu życiowego. Jak się, jak się ma rodzinę, no to wiadomo, trzeba dedykować ten czas rodzinie, jak, jak się nie ma, no to możemy się bardziej skupić na pracy. I, i we Włoszech już wreszcie kobiety też zawalczyło swoje pozycje w, w społeczności i mają coraz lepsze prace, coraz lepsze wyniki w tym kierunku, co mnie bardzo cieszy. Jestem za E, równowagę mhm. e, między płuczową. Część ym, słuchaczy tego podcastu, w większości to są kobiety, ale też zdarzają się chłopcy, którzy próbują chyba jakieś tam swoje ym, sposoby wyciągnąć z tego na, na życie. Tak to, tak to nazwijmy w uproszczeniu. Ym, więc trochę w ich imieniu zapytam: randkowanie z Włoszką versus randkowanie z Polką, czy to się różni czymś? A... Trzeba mieć nerwy i tu, i tu. <głos> <głos> Jak się Włoszka wkurzy, to... A tak mi się wydaje, że są takie emocjonalne kobiety. Tak, te emocje wychodzą szczerze i otwarcze na zewnątrz. Nie ma, nie ma za dużo ukrywania emocji. A czy to jest i u facetów, i u kobiet we Włoszech, czy to jest bardziej kobiece? Bardziej kobiece, bardziej kobiece zdecydowanie. I, i Włoszki są takie temperamentne, takie co... Potrafią tupnąć nogą. Yy. Natomiast tu w Polsce bardziej tak asymilują i niekoniecznie ci. Yy wychodzą, nie, niekoniecznie wychodzą te emocje, bardziej one są takie kontrolowane, takie zamknięte i potem się to tłuczy w środku i to a nie potem, jest dobrze. A potem wychodzi wszystko jak nie potrzeba akurat. Dokładnie tak, ja jak, tak, jak taka bomba. A we Włoszech to jest e, tak jak trochę w filmach. No, filmy są zawsze przerysowane, że te Włoszki krzyczą, rzucają tymi talerzami e, tą porcelaną i tak. i tak dalej, ale skąd, skąd tego si wynika, si że mm -hmm. tak rzeczywiście jest, nie, czasami nie aż tak przerysowane, ale tak jest. Czyli ra randkowanie z Włoszką, to trzeba być przygotowanym o takie, taką lawinę emocji, niekoniecznie złych, dobrych też. <ścoughs> taką lawinę włoskości, emocji, e, ciepła i, i chęć do, do życia. Chęć do życia to jest to. Takie... A to ładne. No. To ładne, że chęci do życia. Fajne. Ym, poczekaj, teraz mi uciekło. Miałam taką fajną myśl jedną, ale to pójdę w drugą stronę. Na ile ważne we włoskim randkowaniu jest wino? <grym> to jest kluczowe. <grym> 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 Trzeba. No, tak jak w Polsce Polacy lubią wódkę, lubią piwo. To we Włoszech. Te dwa alkohole mogą się łączyć w jedno i głównie wino. Potem czasami e, takie piwko, ale wino w randkowaniu jest zdecydowanie ważne. Ale to nie tylko w randkowaniu, ale też w takich spotkaniach przyjacielskich, kolegeńskich Kole, koleżeński, Koleżeńskich, kolagen to na skórę dopiero. Um, to też po prostu, że wychodzi na winko, na lampkę, na aperitivo, czy po prostu po obiedzie lampkę wina z przyjacielami, z kolegami to jest super. Ale do takiego randkowania to to wino, wino jest takim mm, łącznikiem Wieczoru, czy po prostu spotkanie. To jest tak, jakby do szklanki pełnej kamyków dolejemy wodę, żeby było w 100% pełne w, w każdą szparę. No proszę. Już sobie przypomniałam o co mi chodzi, o czym myślałam, bo ym, obserwując ciebie i to, co robisz, zwłaszcza w mediach, czyli jedzenie i gotowanie, tak. to tak sobie myślę, że to jest też dobry wątek randkowy. Jedzenie i gotowanie na randce. Czyli, Czyli słynne przez żołądek do serca? Do serca, tak? Czy myślisz, że we włoskiej kulturze to jest popularniejsze? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? I jak to tam wygląda? Czy w ogóle młodzi włosi nie wiem, umawiają się na wspólne gotowanie? Czy z kolei, że oni mieszkają z rodzicami, to nie jest to możliwe? Kurde. Mm, ci, którzy mogą sobie pozwolić na, <gry> na zaproszenie e, w domu bez rodziców? no to na pewno jest to, jest to tak naprawdę taka bezpieczna randka dla Włocha lub też Włoszki. Bo tutaj w Polsce bardziej jest to odbierane jako o Jezu, idę do, do domu Jego albo do domu Jej i na pierwszą randkę to jest o mój Boże. Natomiast we Włoszech jest to zdecydowanie normalne, okay. e, gdzie Włoch lub Włoszka gotują... E, na pierwszą randkę to jest taka bezpieczna rzemia, na której mm -hmm. testować drugą osobę, bo masz jedzenie, dobre albo niedobre, zależy od, <noise> od, od kogo gotuje. E, ale można, jest to zaczepka na wiele tematów, może być wtedy wino, kolejna zaczepka na wiele mm -hmm. tematów, e, można wyrażać czego i często tak się zdarza, jak... Dobrze, że to powodzi, to po zjedzeniu to jeszcze sobie wyjść, bo jest wszystko otwarte we, Ach, no wieczorem? Tak, to, sens. to wtedy wychodzisz na miasto i sobie jeszcze coś zjesz, albo jeszcze coś wypijesz i, i potem się zobaczę. A czy w takich warunkach, nawet polskich tutaj, um, miałbyś jakieś porady dla ludzi, którzy chcą oczarować drugą osobę gotowaniem, albo zaprosić ją na wspólne gotowanie, jakby coś, czy są, masz jakieś sprawdzone dania, które się sprawdzają wtedy, e, w takim albo które się nie sprawdzają? O, które się nie sprawdzają, zupy, <laughs> zupy. Nie, no na takie wspólne gotowanie w Polsce jest trud, trudniejsze, mhm. trudniejsze, bo jak pierwszy raz, po w sensie, jak pierwszy raz, jak się przeprowadziłem do Polski, no to czy to ze znajomymi, czy to z, z, z kimś innym, to o które się omawiamy, o 19.00. Ja tak, jak to o 19? Przecież ja od 20 dopiero kolację jem, Nie? <noise> I najczęściej ludzie się umawiają bardzo wcześniej tutaj. To prawda, no bo tak, tak jemy też. Ja pamiętam, że ja się umawiałam na przykład z znajomymi z zagranicy, zaproponowałam 18 na kolację, to patrzyli na mnie jak na nienormalną. Jak no, 18. To, to, to jest nadal dla mnie nienormalne. No. <noise> Nie no, takie umawianie wcześniej to... To burzy cały ten klimat i ten klimaks, która, który można tworzyć w spotkaniu. My we Włoszech jemy kolację tak 20-21, czyli na spotkanie nocno-wieczorowe to po 21, powiedzmy bezpiecznie. Na, natomiast na takie wspólne gotowanie, no to właśnie w tych godzinach 20-21 i wtedy bezpiecznie danie. Zależy co chcemy osiągnąć. Jeżeli rzeczywiście chcemy wspólnie gotować, mm -hmm. to fajnie by było coś razem zrobić, jak na przykład świeży makaron, czyli mąka, jajka, albo woda, sól i tak dalej, jakiś sosik i masz. Natomiast jeżeli chcemy tak bardzo zaimponować, to możemy wszystko sami zrobić. A, że przychodzi osoba po prostu na ten posiłek i sadzamy dziewczynę tam przy stole tak. i wszystko gotujemy wszystko sami. Wszystko gotujemy sami, pokazujemy, taki e, cooking bardziej na żywo i wtedy no przeróżnie no, są te słynne składniki z, e, jak się nazywają, nie przychodzi mi słowo po polsku, ale dobra, te składniki jak krewetki, jak chili, jak czekolada. Afrodyzjaki. A, o, dokładnie, afrodyzjaki. To dania z tych to na pewno do, dodają warstwy głębokości temu spotkaniu. Mm -hmm. Czyli warstwa po, po warstwie to spotkanie się staje e, smaczniejsze przynajmniej. Niekoniecznie bardziej interesujące, bo nie. <laughs> Może znam albo nie znamy tą, tą drugą osobę. I... Czyli no nie, makaron z krewetkami, żeby tak na łatwiznę. Pójść, też mam te przepisy, żeby jakby co. <grystanie> Lub jakiś deser czekoladowy. Po prostu dbaj o drugą osobę. To już jest dobry krok. Ja bym z praktyki tylko poleciła, czego może nie robić, czyli może nie dania z dużą ilością czosnku hmm. i może niekoniecznie bardzo intensywne pleśniowe sery. No to może nie pleśniowe sery zgadzałbym się, ale niekoniecznie, bo jeżeli je jakoś połączysz fajnie, no to coś fajnego z tego wiecie. A czosnek, to jeżeli obydwoje zjecie, to jakie problem? <grym> no to tak, to może to być najważniejsze, żeby zjeść jakby no. <grym> to samo obydwoje. Dobrze. Ym, kwestie praktyczne teraz, dla hmm. kobiet na przykład. Jeżeli podoba nam się Włochy, i chcemy poderwać Włocha... Gotuj się. Dobry makaron. No, ale nie możemy zacząć od gotowania, no, na Boga przecież. Mm -hmm. Jakby, jakie są pierwsze kroki? Czy w ogóle na przykład w tej kulturze jednak tak się wydaje, że ta włoska to jest taka bardziej kultura maczu, czy to, że na przykład kobieta zrobi pierwszy krok, to jest spoko, czy raczej to powinno być takie z dystansem? No, jeżeli e, jako kobieta chcesz się zbliżyć do Włocha i on najwidoczniej nie daje ci atencji no to pierwszy krok jest, jest jako, jakby oczywisty ze strony kobiety bo inaczej on nie zauważy mężczyźni często są głupi po prostu i takie sygnały co Podoba dla... mi się ta teza. <laughs> i często takie proste sygnały, takie sygnały które dla kobiety są proste dla mężczyzn nie są oczywiste nie są mm, Odczytane albo są odczytane w inny sposób, jako miły gest albo coś, coś w ten stylu. Czyli powiedzieć, przetestować teren i najwyżej spytać mężczyznę, czy chciałbyś żeż wyjść razem, to jest to całkiem spoko. I przynajmniej w przypadku moim i moich znajomych, to najczęściej się zdarzało, jeżeli się zdarzały takie przypadki. To potem mężczyzna proponuje. OK, możemy się spotkać, to ja coś zaproponuję. Możemy pójść gotować, możemy pójść na kolację. Nie polecam pójść do kina, bo to jest według mnie strzał w kolano w randkowaniu, bo oglądasz film, nie możesz rozmawiać. Chyba, że na bardziej zaawansowanych etapach. Chyba, że na bardziej zaawansowanych etapach. Tak, to wtedy może być przyjemnie. Przyjemnie spędzony czas, zwłaszcza, że też tu we Warszawie otworzyli takie kino z kanapami. Tak, 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 tak. że można drineczka w trakcie, tak, coś tak, tak. tak. Muszę jeszcze tam, tam pójść. Myślę, że to jest e ciekawe zjawisko po prostu. A czy w ogóle taka historia jak randki sportowe we Włoszech to ma rację bytu? Czy w e, sportowe. Co to znaczy między sportowcami? Czy nie, to znaczy właśnie, takie... bo ja, tutaj mi się pojawiają takie teorie, jak mi chłopcy przychodzą różni mm -hmm. i na przykład pytam ich, jaki jest według nich najlepszy pomysł na randkę, no i jeden mi mówi o, ja to bym na randkę biegową, że idą pobiegać razem, a drugi mm -hmm. o, ja bym dziewczyna na basen, że na wspólne wyjścia na basen. Wow. Czy to w ogóle mi to nie pasuje totalnie do Włoch? Nie, 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 my jesteśmy z low. <noise> wszystko wolno, wszystko na chillu, wszystko w komforcie. Na bieganiu pierwsza randka, czy ogólnie pierwsza? Pier randka. Nie, 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 zdecydowanie. Najwyżej, najwyżej, bo to się wiąże nadal z chilem, e, jakieś spa. O! To wtedy tak, to wtedy się to zdarza jak naj. To podoba jak, mi się. <taki> <to>. <taki> takie wspólne e, dostawanie przyjemności. I wtedy możesz też rozmawiać, czy to sauna, czy to jacuzzi, czy to masaż robią. A czy Włosi są romantyczni? W ogóle przynosicie kwiaty na przykład na randki? Nie zawsze, niekoniecznie, ale nie wiem, bukiet smażonych kwiatów cukinii, to by było... Mm. <laughs> Myślę, że jest bardziej docenione jedzenie niż kwiaty we Włoszech. Zdecydowanie. Jeżeli dasz Włoszce Kwiaty, to może być świetnie, ale jeżeli dasz jej jakieś pyszną potrawę, nie wiem, w brytfance, tak jak nie jak bawcze robione, to będzie 10 razy lepiej. Bardzo mi się podoba ta kultura. Czyli, reasumując, jeżeli mamy po drugiej stronie potencjalnej relacji lub relacji, Włocha lub Włoszkę, to przede wszystkim jedzenie, musimy liczyć się z tym, że ym, będziemy na pewnym etapie Mieli interakcję z jej lub jego rodziną Zgadza, i to jest ja. bardzo istotne. Um, nie bo, bo umawiamy sły, się. Przed... Bo słynne la familia. O, właśnie dlatego. <laughs> nie umawiamy się przed dziewiętnastą wieczory. Um, na luzie wszystko, czyli bez wielkich planów i bez wielkich oczekiwań. Mhm raczej piwko na schodach niż y, jakieś wielkie plany i przedsięwzięcia. Tak, Albo winko, albo trattoria. Zastanawiam się, czy coś jeszcze. Niekoniecznie kwiaty, raczej może jedzenie, jedzenie jeżeli chcemy tak. czymś kogoś obdarować. Ym... Umytym. Aha, dobrze ubrany. No tak, pachnący. Włosi pachnący. Włości pachnący. Tak. Um, I ja już tutaj jakby wyjaśniłam ważną sprawę dla mnie, czyli to, że ja lubię rano wstawać o 6, to nie znaczy, że nie mogę się umawiać z Włochem, to znaczy, że po prostu muszę robić drzemkę w ciągu dnia. Tak. Ja, kiedy robimy to, co po hiszpańsku się mówi fiesta. Siesta, przepraszam, przepraszam siesta, to od 13 do 16 jest odpoczynek dla wszystkich. Czyli masz czas, żeby się z, z drzew. to brzmi w zasadzie jak idealne życie. No, ja nie, nie będę reklamować, ale no mo może to jest coś, czego trzeba spróbować. No, są tacy silowi, leniwi i dlatego jest kryzys. <gryzys> I tym przyjemnym akcentem zakończmy ten odcinek. Bardzo dziękuję za Dziękuję Tobie.